Chciałabym Państwa przywitać. Bardzo się cieszę, że jest tak duża publiczność. Również cieszę się, że wszyscy nasi paneliści przybyli, nasi specjaliści. Także zapraszam do naszej debaty. I myślę, że zanim... No celem debaty jest omówienie dobrych praktyk, czyli po prostu paneliści no, podzielą się swoimi refleksjami, co działa, co nie działa i jak pewne rzeczy warto robić, a może jak nie warto. Na wstępie chciałabym, aby nasze grono eksperckie się przedstawiło. My też. Dobra, przepraszam. Jestem ekspertem przez doświadczenie, ale niekoniecznie jako prowadząca debatę. Jestem Monika Federowicz, jestem asystentką zdrowienia. Pracuję od 2018 roku jako asystentka zdrowienia. Także mam dosyć duże doświadczenia w różnych ośrodkach. Obecnie pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego Ursynowsko-Wilanowskim. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii i Fundację F. Barbara Remberg, ja jestem kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i jak sama nazwa wskazuje, no, pracujemy przede wszystkim z adolescentami. Dzień dobry Państwu, nazywam się Iwan Sicko, jestem asystentem zdrowienia, pracuję na co dzień w trzech organizacjach, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Szpitalu Wolskim i w Fundacji F. w poradni u asystentów zdrowienia. O swojej pracy opowiem wkrótce. Dzień dobry Państwu, nazywam się Renata Mirowska-Masternak, jestem kierownikiem Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu. Dzień dobry Państwu, Łukasz Chorab, asystent zdrowienia zatrudniony w Sandomierskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Ewa Brzuska-Konkol, kierownik oddziału dziennego w Instytucie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, kierownik projektów unijnych oraz twórca tego ośrodka przy ulicy Goplańskiej 44, o którym będę miała przyjemność Państwu poopowiadać pod koniec naszego spotkania. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, Gracjan Zawadziński, jestem asystentem osobistym i terapeutą zajęciowym. Współpracuję z Centrum Samopomocy w Gdyni i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Jarosław Wasiak, pełnię funkcję wiceprezesa w Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych. Jest to organizacja pozarządowa działająca od 1992 roku, zajmująca się wsparciem dla osób po przebytych kryzysach psychicznych. Bardzo przepraszam, że bawię się telefonem, tak naprawdę się nie bawię. Dostałem przed chwilą telefon, że włączył się alarm przeciwpożarowy i zgubili kod, więc obiecuję, że jak go znajdę i prześlę, to odkładam telefon i koncentruję się całkowicie na spotkaniu z Państwem. Proszę o wybaczenie, dobrze? No dobrze i w ten sposób przeszliśmy do wystąpień. Zapraszamy pana Iwana Sitko o przedstawienie prezentacji. W swojej prezentacji chciałbym się skupić po prostu na tym, jakie praktyki w mojej osobistej karierze w roli asystenta zdrowienia są stosowane i chcę tym pierwszym slajdem już pokazać, że psychologowie prowadzą terapię, psychiatrzy oddziałują farmaceutycznie, a czym się zajmują asystenci zdrowienia, tak? To jest taka nadal
enigmatyczna postać i już mogę ze swojego 6-letniego doświadczenia powiedzieć, że pomagamy, tak? Pomagamy osobom w kryzysie. Widzicie Państwo przed sobą miejsce, w których przypadło mi pracować od 2018 roku. Zaczynałem na oddziale F7, gdzie nadal jestem zatrudniony i w ramach tego oddziału prowadzimy terapię zajęciową, również wspieramy osoby w spędzaniu czasu i trudnością na oddziale było to, że nie wiadomo było od samego początku, jaka jest rola asystenta zdrowienia trochę i jak on ma pomagać i trzeba było samemu się odnaleźć w jakby oddziaływaniu systemu. Do tego zaraz wrócę. Później też przypadło mi pracować w warszawskim zintegrowanym systemie leczenia i wspierania środowiskowego osób z zaburzeniami psychicznymi, gdzie miałem okazję po raz pierwszy pracować wyłącznie jeden na jeden i wspierać osoby zgłaszające się do centrum koordynacyjnego takimi prowadzeniem indywidualnych rozmów. Obecnie również pracuję w Szpitalu Wolskim, w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie jestem zatrudniony tak jakby w dwóch jednostkach, w zespole leczenia środowiskowego oraz na oddziale całodobowym. I taka ostatnia nowość od końca zeszłego roku pracuję w poradni asystentów zdrowienia. Po prostu z perspektywy doświadczenia właśnie tych różnych miejsc spróbuję Państwu nakreślić, jak pomagamy, co działa, co nie działa może. Asystenci zdrowienia są zatrudnieni na oddziałach F1, F2, F5, F6, F7, F9, tak? Widzimy, że coraz więcej oddziałów obstawiamy i przede wszystkim skupiamy się na grupowych zajęciach i rozmowach indywidualnych. Czasami się borykamy z tym, że ponieważ na oddziale F7 zajęcia nie są obowiązkowe, frekwencja nie zawsze dopisuje i trzeba motywować ludzi do udziału w zajęciach, ale też staramy się działać innowacyjnie i wychodzić z taką ciekawą ofertą, na przykład w ramach oddziału prowadzę zajęcia ruchowe, spotkania herbaciane i prowadzimy również grupę samopomocową, grupę wsparcia, która odbywa się 2 razy w tygodniu. Więc przede wszystkim skupiamy się na oddziaływaniu grupowym. Tutaj chciałem przytoczyć taką opinię jednej podopiecznej, którą miałem okazję wspierać w warszawskim zintegrowanym systemie leczenia i wspierania środowiskowego osób z zaburzeniami psychicznymi. Kiedy poprosiłem ją o informację zwrotną, czy jakby ten kontakt ze mną był dla niej pomocny, to podzieliła się swoją właśnie taką opinią, którą możecie przeczytać Państwo. Ja nie będę tutaj czytał tego, po prostu chcę powiedzieć, że najpierw osoby podchodzą do naszego oddziaływania trochę nieufnie, ale później z czasem przekonują się, że to było pomocne i pomogło na przykład przetrwać bardzo trudny czas. Bardzo doceniłem już wtedy pracę taką indywidualną, ponieważ
kiedy jest kontakt jeden na jeden, możemy sięgnąć głębiej czasami i spróbować właśnie pomóc w tych najtrudniejszych sytuacjach. W Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego pracuję od 3 lat i tutaj prowadzę, na zdjęciu widzicie Państwo cały zespół leczenia środowiskowego, w którym są zatrudnione trzech asystentów zdrowienia. Między innymi prowadzimy klub pacjenta, klub Fajrant. Ja osobiście prowadzę zajęcia informatyczne, gdzie tworzymy stronę klubu Fajrant. Możecie zajrzeć sobie na stronę i zobaczyć, co się dzieje w klubie. Również miałem okazję prowadzić terapeutyczne grupy i psychoedukacyjne grupy dla rodzin, które były dość pomocne dla tych rodziców i nawet po zakończeniu grup wsparcia czasami zostawał kontakt albo gdzieś była ciągłość dalszego wspierania. Chcę też zaznaczyć, że zarówno w poprzednim miejscu, w tym warszawskim zintegrowanym systemie wspierania i leczenia, jak i w Włoskim Centrum Zdrowia Psychicznego asystenci zdrowienia korzystają z superwizji całego zespołu, gdzie możemy bardziej się przyjrzeć konkretnym, trudnym tematom, które czasami są obarczone po prostu poczuciem bezradności i braku nadziei, gdzie to niesienie nadziei jest jedną z funkcji, którą nas jakby, która nas cechuje jako asystentów zdrowienia. Od tego roku pracuję w poradniu asystentów zdrowienia i tutaj Państwu przypominam po prostu, że poradnia jakiś czas temu, żeby wystartować, uruchomiła taką zrzutkę i ona jest po to, żeby osoby, które korzystają z poradni, mogły korzystać bezpłatnie, tak? Spotykać się indywidualnie z asystentami zdrowienia i też w ramach grup wsparcia albo współpracować z innymi specjalistami, więc przypominam, że ta zbiórka jeszcze trwa i możecie Państwo wesprzeć nas w działaniu. Dodam też, że w poradniu asystentów zdrowienia trochę zmieniła się perspektywa oddziaływania i asystenci zdrowienia jakby są w centrum uwagi i od nas zależy, jak odbywa się wsparcie. Z czym się borykamy jako asystenci zdrowienia? No przede wszystkim z brakiem wiedzy o tym, kim jesteśmy, co robimy, czy jesteśmy nadal w kryzysie, może jest taki brak zaufania, czy można nam zaufać. Też nie zawsze jest to jasne dla osób korzystających, czyli dla pacjentów, jaką rolę pełnimy, bo widzą mnie w codziennej aktywności, że na przykład prowadzę te spotkania herbaciane i najpierw trochę nieufnie podchodzą do tego, ale później widzą, jakie korzyści z tego płyną. Chciałem przypomnieć, że jako asystenci zdrowienia mamy nadal brak dostępu do dokumentacji medycznej, ale obowiązuje nas tajemnica zawodowa w pewnym zakresie. Chciałem tutaj powiedzieć, że właśnie brakowało superwizji, w niektórych miejscach jeszcze nie ma odpowiedniego miejsca dla asystentów zdrowienia, gdzie można prowadzić rozmowy, ale powoli to się zaczyna zmieniać i w praktyce działamy coraz skuteczniej, można coraz więcej o nas usłyszeć i potrzebne nam są bardzo proste rzeczy, które tutaj wymieniłem.
Być może jeszcze wspomnę o takim prywatnym projekcie, że zanim zaczęliśmy pracować w poradni asystentów zdrowienia, miałem okazję prowadzić prywatne wspieranie. I tutaj pokazane są zdjęcia i taki krótki felieton pana profesora Łukasza Święcickiego, gdzie wyraża swoje myśli na temat tego, jaka rola jest asystenta zdrowienia i że wszyscy mamy wspólny cel, choć nie wszyscy przez cały czas o tym wiemy i czujemy tę wspólnotę, tak? Czyli celem jest po prostu dobre samopoczucie pacjenta. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam. Reprezentuję Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu. Przede wszystkim jesteśmy bardzo zaszczyceni tym, że zostaliśmy zaproszeni do panelu pod tytułem Dobre praktyki. Rzeczywiście staramy się jak najlepiej praktykować i pokrótce postaram się Państwu opowiedzieć o naszym centrum i o tym, co szczególnie uważamy za ważne i czym chcielibyśmy się podzielić z Państwem. Nasze centrum funkcjonuje już od 2018 roku, także byliśmy w tej pierwszej grupie Centr Zdrowia Psychicznego, które ruszały. I ja pracuję na oddziale psychiatrii stacjonarnym już od około 30 lat. Także mam taką perspektywę zmiany, jaka dokonała się w trakcie, kiedy weszliśmy do pilotażu. Bardzo dobrą rzeczą, która nam się przytrafiła, była dobra współpraca z dyrekcją. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzięki takiemu dobremu, jakby tutaj tej dobrej współpracy, udało nam się pozyskać fundusze na budowę nowego budynku części dziennej psychiatrii, co pozwoliło nam w ogóle rozwinąć skrzydła, dlatego że pierwotnie mieściliśmy się w bardzo, tam w trzech bodajże gabinetach. W tej chwili mamy olbrzymi budynek obejmujący zarówno oddział psychiatrii dzienny, jak i poradnię zdrowia psychicznego z punktem zgłoszeniowo-koordynacyjnym, gabinetami lekarskimi, psychoterapii, takim dużym gabinetem terapii grupowej. Również mamy pomieszczenie dla zespołu leczenia środowiskowego, gdzie też odbywają się spotkania klubu pacjenta. No i to, co mamy bardzo atrakcyjnego, to mamy również kawiarnię. To w ramach tego założenia, że ma być w takim centrum pomieszczenie socjalno-klubowe, to rzeczywiście udało nam się takie pomieszczenie wygospodarować i mamy z tego tytułu wiele dobrych rzeczy się tam dzieje. Poza tymi miejscami, o których powiedziałam, mamy też gabinet zabiegowy. No i jeszcze w tym budynku mieści się poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Rzeczywiście, kiedy wchodzi się do budynku, to psychiatria pojawia się, no taka psychiatria XXI wieku i myślę, że rzeczywiście no, można się pochwalić tym, jak wygląda nasze otoczenie. W planie jest budowa również tej drugiej, jest drugi etap rozbudowy centrum, czyli właśnie oddział stacjonarnego. Oddział stacjonarny mamy na razie w budynku szpitalnym. To jest oddział dosyć duży, bo 60-łóżkowy. Pracujemy przy specjalistycznym szpitalu w Sandomierzu, także mamy możliwość pełnej diagnostyki, konsultacji psychiatrycznych z różnych dziedzin. Z drugiej strony my oczywiście również udzielamy konsultacji wszystkim oddziałom. To, co myślę,
pierwsze, co pojawia się, to zwiększenie dostępności świadczeń. Tak jak mówię, no dzięki temu, że mamy to nowe miejsce, mogliśmy i mamy pieniądze, tak, związane nieodłącznie z tym, że tutaj reforma wkroczyła i ten pilotaż jest rozliczany inaczej, zatrudniliśmy wielu pracowników, o których no nie moglibyśmy się ubiegać, gdybyśmy w pilotażu nie byli. Mamy zatrudnionych w tym okresie 5 psychoterapeutów różnych nurtów. Wszystkie psychoterapie, jakie odbywają się, są superwizowane. Także mamy superwizorów zarówno psychoterapii psychodynamicznej, jak i behawioralno-poznawczej, także i systemowej. Także praktycznie rzecz biorąc, wszyscy psychoterapeuci mają zapewnioną superwizję. To, co udało nam się zrobić, żeby jeszcze jak gdyby skrócić kolejki i zwiększyć tą dostępność, to rozpoczęliśmy pracę w grupach. Także psychoterapia odbywa się nie tylko indywidualnie, ale również mamy takie właśnie spotkania grupowe. Te spotkania grupowe dotyczą psychoterapii behawioralno-poznawczej. I budujemy takie grupy, mieliśmy na przykład grupę osób z lękiem napadowym, teraz jest grupa z zaburzeniami depresyjnymi, grupa z chorobą afektywną dwubiegunową. Także staramy się jakby tutaj rzeczywiście przyspieszyć tą kolejkę, bo zauważyliśmy, że mimo, że zatrudniliśmy tych psychoterapeutów, no to niestety, ale zapotrzebowanie jest większe, niż prawda, tutaj byliśmy w stanie zaproponować. Te kolejki, listy się poszerzały, a w tej chwili rzeczywiście, jeżeli jakiś tutaj zaczynamy jakąś grupę, to dzwonimy do osób, które są zapisane na te listy, budujemy te grupy i rzeczywiście ta terapia jest prowadzona. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, które nam bardzo tutaj udrożniło pracę. To, co jeszcze jest takie pozytywne w tym zwiększeniu dostępności, no to oczywiście punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny. W punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym pracują różne osoby, ale między innymi mamy 3 psychologów. Nasi rezydenci po odbyciu 1 roku szkolenia, no zgodnie z prawem, tak, tylko w oddziale psychiatrii, są już włączani do pracy w poradni zdrowia psychicznego. No troszkę to rozładowuje te kolejki, potrzeby. Ci rezydenci również jakby pracują w zespole leczenia środowiskowego, co nam rzeczywiście tutaj ułatwia dostępność do tych form. To, co z ciągłością związane, to no, pewna taka dbałość tutaj na oddziale, bo pacjent, który wychodzi z oddziału psychiatrii stacjonarnego, wychodzi z terminem wizyty w poradni zdrowia psychicznego. Najczęściej tą osobą, która wyznacza ten termin, która jakby kontynuuje leczenie, jest ten lekarz, który zajmował się pacjentem w tym najgłębszym kryzysie. Później on, jak gdyby ten pacjent podąża, czyli podążają razem w tej dalszej drodze leczenia, a więc w poradni zdrowia psychicznego, w razie jeszcze jakiegoś większego kryzysu, ale który nie musi skutkować hospitalizacją, możliwe jest również zmiana tego sposobu opieki na opiekę w zespole leczenia środowiskowego i również ten lekarz jeździ. Co prawda głównych takich lekarzy jeżdżących w zespole jest 3, ale rzeczywiście są niektórzy pacjenci, którzy głównie są w poradni, natomiast w jakichś tam okresach im się pogarsza, no to wówczas rzeczywiście jedziemy do nich i w momencie, kiedy już jest możliwe, ażeby oni docierali do nas, wracają do nas korzystają ze świadczeń w poradni zdrowia psychicznego na miejscu. Mamy też taką współpracę tutaj z naszymi asystentami środowiskowymi,
że na przykład osoby, które są takie pomiędzy tym zespołem leczenia środowiskowego a poradnią, są na przykład przyprowadzane na te wizyty. Jakby ten asystent towarzyszy im w przyjściu na wizytę. Także dzięki temu jakby udaje nam się tutaj, bo nie ukrywam, staramy się jednak dawać ludziom wolność, staramy się wtedy ingerować jakby w te ich, w ich takie środowisko domowe, kiedy jest to rzeczywiście niezbędne. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, no to ta dostępność i jak gdyby tutaj też taka kompleksowość świadczeń, to jest też na przykład zatrudnienie psychodietetyka. To jest też, akurat tak się składa, że ten nasz psychodietetyk jest też terapeutą środowiskowym. Także faktycznie w sytuacjach, kiedy widzimy, że ten problem jest dla pacjenta jakiś szczególnie ważny, a jest to osoba, która jest w zespole leczenia środowiskowego, to tam właśnie jedzie ta pani, która zajmuje się również psychodietetyką. Ona również udziela świadczeń w poradni, też ma godziny wyznaczone, ma też zajęcia w oddziale stacjonarnym, w oddziale dziennym związane z dietetyką. To jest ciąg dalszy tej ciągłości, bo to rzeczywiście, tak jak mówię, wszyscy pracujemy wszędzie. I lekarze, i psychologowie, i asystenci. Bo tak jak słyszę tutaj, niektórzy mówią, ja pracuję na przykład jako asystent w oddziale, ja pracuję w poradni. Natomiast u nas asystenci podążyli tą samą drogą, którą my podążamy, czy to lekarze, czy psychologowie, oni też pracują wszędzie. Także państwo są z nami zarówno na oddziale, jak i w klubie, ale to jest właśnie, przekłada się na tą ciągłość. Bo jeżeli pacjent jest na oddziale stacjonarnym, to asystenci zdrowienia już wiedzą, umawiamy się oczywiście, kto na przykład z tych pacjentów, którzy jeszcze wymagają intensywnej opieki, ma iść do klubu. No to wiąże się z tym, że ten pacjent, który wychodzi, to wychodzi nie tylko z terminem do lekarza, do psychologa, ale również z informacją, kiedy jest klub, ewentualnie jakieś spotkanie dla rodzin, dlatego że również tutaj w ramach tej kompleksowości staramy się organizować też takie spotkania rodzinne. Te spotkania rodzinne są możliwe dzięki naszej współpracy ze Stowarzyszeniem Nadzieja. To jest Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, które jakby wykiełkowało kiedyś z takiej grupy psychoedukacyjnej dla rodzin i rzeczywiście przybrało taką formę stowarzyszenia. Jest to bardzo cenny nasz współpracownik, dlatego że organizują oni również comiesięczne spotkania. Te spotkania odbywają się w Centrum Zdrowia Psychicznego, często w kawiarni. To są spotkania takie, gdzie jeden z psychologów zajmuje się rodziną, natomiast te rodziny przyjeżdżają ze swoimi dziećmi na ogół i drugi psycholog prowadzi taką grupę dla pacjentów. Bardzo przepraszamy, ale mamy bardzo, bardzo napięty program, więc prosimy o dwa zdania podsumowania i mam nadzieję, że będzie czas w dyskusji na rozwinięcie. Dwa zdania podsumowania. Myśli. Bardzo ważna sprawa, sieć społeczna. To może panu Łukaszowi dam, żeby dwa słowa powiedział jeszcze o tym. I jeszcze jedna rzecz, o której była mowa na początku. Otwarty dialog. Jesteśmy w trakcie szkolenia z otwartego dialogu. I jest to szkolenie dla 25 osób, ale również takie wielosektorowe, bo mamy tutaj nie tylko pracowników centrum, ale również pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, również członków tego Stowarzyszenia Rodzina. Dziękuję bardzo. Może słowem wstępu. Asystenci zdrowienia to stosunkowo nowa profesja w dziedzinie ochrony
zdrowia psychicznego w Polsce, która zyskała na znaczeniu w kontekście trwających reform opieki psychiatrycznej. Rola asystenta zdrowienia opiera się na modelu wzajemnego wsparcia. Ideą stojącą za tym modelem jest przekonanie, że osoby, które przeszły przez różnorodne trudności życiowe, tak jak choroby psychiczne czy uzależnienia, są w stanie zaoferować unikalne wsparcie, inspirację i nadzieję innym znajdującym się w podobnej sytuacji. Troszeczkę charakterystyki naszego Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu. Może zacznę od tego, że w naszym centrum zatrudnionych jest 3 asystentów zdrowienia. To chyba najważniejsze. Wraz ze mną pracuje pani Dominika i pani Kasia. One dzisiaj są z nami i bardzo serdecznie je pozdrawiam. Bardzo ważną częścią naszej pracy, naszej trójki, to praca na oddziale zamkniętym, gdzie prowadzimy zajęcia psychoedukacyjne, treningi pozytywnego myślenia, rozmowy wspierające. A czy asystenci zdrowienia uczestniczą także w wyjazdach środowiskowych. Odwiedzamy naszych podopiecznych w domu. Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu zastosowaliśmy podejście do wsparcia naszych podopiecznych poprzez zorganizowanie zespołów mobilnych. Składają się one z lekarzy, terapeutów środowiskowych, psychologów oraz asystentów zdrowienia. Celem tych wizyt jest zapewnienie wsparcia nie tylko osobom doświadczającym trudności psychicznych, ale także ich rodzinom. Asystenci zdrowienia, tutaj już była mowa o Sandomierskim Stowarzyszeniu Nadzieja. To stowarzyszenie skupia rodziców, których dzieci doświadczyły kryzysu psychicznego. My uczestniczymy w tych regularnych spotkaniach. To są spotkania edukacyjne, warsztatowe. Jest to też przestrzeń, gdzie my, asystenci zdrowienia, możemy opowiedzieć o doświadczeniu kryzysu psychicznego. Możemy opowiedzieć o naszej drodze do zdrowienia. Jest to bardzo ważne dla rodzin i ich dzieci w długotrwałej rehabilitacji psychiatrycznej. W naszym Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu funkcjonuje klub pacjenta. My troszeczkę zmieniliśmy reguły, by nie używać słowa pacjent. Użyliśmy, w ogóle grupa użyła nazwy Grupa Jabłoń. Jest to grupa osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, która regularnie, w każdy wtorek, spotyka się u nas na zajęciach. Są to zajęcia psychoedukacyjne, ale nie tylko. Często jest tak, że spacerujemy i organizujemy wycieczki. My mieszkamy w Sandomierzu. W Sandomierzu już jest dużo zabytków, ale uwierzcie, zwiedziliśmy już wszystko. Te spotkania Grupy Jabłoń są współprowadzone przez lekarzy, psychologów i asystentów zdrowienia. Tu już była też mowa o tej innowacji. Taką innowacją w naszym Centrum Zdrowia Psychicznego jest kawiarnia. To jest piękne miejsce, które służy do integracji. W kawiarni pracują asystenci zdrowienia i każdy, kto ma umówioną wizytę u lekarza prowadzącego, zawsze może do nas zajrzeć. Zawsze tam czeka wspierający asystent zdrowienia. A to też najważniejsze. Nie pobieramy opłat. Kawa i herbata jest za darmo. Dwa razy w roku w kawiarni akwarium. Nazywa się akwarium. Jeśli byście chcieli zerknąć, jak wygląda nasze centrum, to zapraszamy na naszego Facebooka. Tam zobaczycie, dlaczego akwarium. Ja nie będę zdradzał. Jako kawiarenka
Dwa razy w roku organizujemy wernisaże. Jest to czas, by pokazać pracę artystyczną uczestników terapii oddziału, ale także i pracę środowiskowych domów samopomocy. I to jest bardzo wydarzenie, bo wtedy zapraszamy do współpracy różne środowiska. Warsztaty terapii zajęciowej w SDS-ie. Gościliśmy także przedstawicieli opieki społecznej. 13 czerwca w czwartek będzie już następny wernisaż. Gośćmi będą pielęgniarki środowiskowe. To nie tylko jest przestrzeń, gdzie możemy przedstawić ofertę naszego centrum, bo to jest najważniejsze, ale także jest to przestrzeń dla asystentów zdrowienia, którzy mogą podzielić się doświadczeniem kryzysu i drogą do zdrowienia. Od momentu założenia Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu asystenci są traktowani jako ważna i wartościowa część zespołu terapeutycznego. Dzięki takiemu podejściu wspólnie zbudowaliśmy zaufanie i komunikację. Kluczowym naszym osiągnięciem jest praca na oddziale zamkniętym i wspieranie podopiecznych w domach. Jak już mówiłem, innowacją jest kawiarenka. Dobrze. Dobrze, to może tak, z czym się borykamy? Drodzy Państwo, my jako asystenci zdrowienia, nasza trójka w Sandomierskim Centrum Psychiatrii mamy dużą autonomię i zaufanie. Wypracowaliśmy to zaufanie i czujemy się częścią zespołu terapeutycznego. I to jest bardzo ważne, bo nasza trójka zbudowała też swój zespół. Często jest tak, że w innych centrach psychiatrii asystent jest jeden, często osamotniony, prawda, osamotniony, więc ja bym Państwa, przedstawicieli centrów, zachęcał do tego, by zatrudniać więcej asystentów zdrowienia i nie blokować ich potencjału, wręcz przeciwnie, rozwijać ich potencjał, wpychać ich w biur pracy, akceptować jako członkowie zespołu terapeutycznego. Najważniejsze też chyba jest to, że z czym się borykamy, no to jednak stygmatyzacja jest też bardzo ogromnym problemem, z którym się borykamy. Aczkolwiek staramy się przeciwdziałać tym stereotypom, organizować warsztaty, spotkania edukacyjne, ale jednak w naszej pracy Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu, no doświadczamy tego. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry, ja jeszcze raz się przedstawię, nazywam się Ewa Brzuska-Konkol, jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Ja będę troszeczkę z innej perspektywy opowiadać, ponieważ ja jestem związana tylko i wyłącznie z dziećmi i młodzieży. Całą swoją karierę psychologa, psychoterapeuty, potem kierownika oddziału związałam z oddziałami dziecięcymi i młodzieżowymi. Miałam też ogromną przyjemność otworzyć w zasadzie od zera ośrodek drugiego poziomu. Bardzo się cieszę, że pani profesor Jana Skozik miała przed chwilą wystąpienie, w którym opowiadała Państwu o poziomach reformy u dzieci i młodzieży. Ona jest troszeczkę inna niż u dorosłych. Ja mam poczucie, że więcej tutaj mówimy o psychiatrii dorosłych, natomiast z psychiatrią dzieci i młodzieży, no to mamy te trzy poziomy referencyjne, o których Państwo słyszeli. Ośrodek, o którym ja bym Państwu chciała troszeczkę opowiedzieć i powiedzieć, jak wygląda funkcjonowanie i co było, co nam się udało, co nam się nie udało, to jest ośrodek drugiego poziomu. Tak jak pani profesor wspominała, to są te ośrodki, w których są też oddziały, znaczy to jest ten poziom, w którym jest oddział dzienny. Oddział dzienny, czyli opieka ambulatoryjna.
Tak jak Państwu wspomniałam, miałam tą przyjemność z zespołem psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, terapeutów zajęciowych zbudować ten ośrodek w zasadzie od zera, ponieważ on wcześniej nie istniał przy instytucie, przynajmniej nie w takiej formie, jakiej myśmy mieli okazję zbudować. Otrzymaliśmy nowy budynek, w tym budynku została przygotowana przestrzeń dla dzieci i młodzieży. Co ważne, mamy tam też szkołę. W związku z tym stworzyliśmy ośrodek dla licealistów, to jest ośrodek właśnie oddział dzienny. Zanim powstał oddział dzienny, ponieważ budynek się remontował, mieliśmy okazję jeszcze sprawdzić takie rozwiązanie, które było też bardzo dla nas ciekawe, ponieważ zaprosiliśmy młodzież do takiego oddziału dziennego, który funkcjonował od 15 do 19. To były oddziaływania, każdego dnia mieliśmy oczywiście terapeutę, mieliśmy zajęcia terapeutyczne, mieliśmy spotkania społeczności, wspólny czas, pedagoga, natomiast one były faktycznie w takim trybie, proszę Państwa, od 15 do 19, co z jednej strony było niesamowicie dobrym rozwiązaniem dla młodzieży, która już wtedy, to jest marzec 2022, bo ja mówię od tego okresu, to jest powołanie tego oddziału właśnie popołudniowego, i oni wracają po pandemii. To jest ten moment, kiedy zaczynamy móc pacjentów mieć u nas już na spokojnie na oddziałach i to jest czas popandemiczny. To było fantastyczne rozwiązanie dla młodzieży, która była w chmurze, w indywidualnych tokach nauczania, ponieważ oni przychodząc na taki oddział od 15 do 19 doskonale realizowali to, czego nie mieli, czyli relacje rówieśnicze. Natomiast widzieliśmy wyraźnie, że te oddziaływania w przypadku młodzieży, która jednak wróciła do szkoły stacjonarnie, były bardzo trudne. Nawet próby dostosowania tych oddziaływań takie, żeby one były mniej obciążające, no to jednak wyraźnie było widać, że młodzież w pewnym sensie wybierała pomiędzy oddziałem dziennym popołudniowym a szkołą. Jak była na oddziale, to nie była w szkole. Jak była w szkole, to nie była na oddziale, tak? Więc widzimy, że to rozwiązanie jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ale ono było głównie, ono jest, bo nadal mamy ten problem, prawda? Młodzieży, która nie wróciła stacjonarnie do szkół. Więc tutaj te oddziały 15-19, dzięki temu, że mieliśmy możliwość sprawdzenia tego, wiedzieliśmy, że też ten oddział dzienny, taki standardowy, czyli taki od 8 do 16, tak jak to u nas zostało zorganizowane, z obowiązkiem szkolnym, będzie rozwiązaniem na pewno dla tych, którzy właśnie potrzebują takiej intensywnej opieki. I teraz tak, myślę sobie, że ogromnym plusem tego rozwiązania oddziału dziennego jest to, że współpraca ze szkołą jest naprawdę, proszę Państwa, unikatowa w przypadku młodzieży. Ja mówię też, proszę pamiętać, o młodzieży licealnej, więc tutaj mamy taką sytuację, w której młodzież licealna ma szkołę i czasami to jest młodzież, która ma bardzo trudną relację ze szkołą. Tak? To są często dzieci z pierwszej klasy, drugiej, które po jeszcze doświadczeniu pandemii miały bardzo utrudniony powrót do szkoły, więc tutaj proszę mi wierzyć, współpraca ze szkołą, to co też mówiła pani profesor Janas Kozik, taka wielosektorowa, międzysektorowa współpraca, gdzie szkoła jest tym stresorem dla tej młodzieży, była dla nas jako terapeutów niesamowitym odkryciem. Proszę mi wierzyć, ja też pracowałam na oddziałach całodobowych, ale tam szkoła nie miała takiego wydźwięku jak tutaj na oddziale dziennym. To jest możliwość jakby pracy na tym głównym stresorze młodzieżowym, tak? Ta szkoła, więc było to bardzo fajne doświadczenie. Też widziałam terapeutów, którzy przychodzili z różnych środowisk i oni mówili, że tylko w momencie, kiedy młodzież ma szkołę, może pójść do tej szkoły. My możemy zobaczyć, jak ona się inaczej zachowuje w szkole, a inaczej zachowuje się na zajęciach terapeutycznych. Także to jest niezwykle cenny aspekt takich oddziałów dziennych. Natomiast myślę sobie, od razu mi przyszło do głowy, że jest też druga strona szkoły w oddziałach dziennych, dobrze zorganizowanej szkoły, szkoły, która wspiera zarówno rodzica, jak i pacjenta naszego. To jest to, że proszę Państwa, rodzice mówili nam, że to jest fantastyczne rozwiązanie. Oni byli zachwyceni. Oni w zasadzie brali wakacje od rodzicielstwa. Wiecie Państwo, cały problem z systemem edukacji, jaki ma rodzic, pacjenta, który doświadczył kryzysu, który wypadł z tego systemu edukacyjnego z różnych powodów, to dla nich taki ośrodek, dla rodziców, to było fantastyczne doświadczenie.
Natomiast to nie sprzyjało współpracy i w dążeniu do tego, co jest chyba najcenniejsze w przypadku pacjenta młodzieżowego, czyli do adaptacji młodego człowieka do powrotu do macierzystej szkoły i rówieśniczej grupy. Ośrodki nie są miejscem tak naprawdę na to, żeby młodzież spędzała tam, powiedzmy, cokolwiek to oznacza, całe życie, tak? Ona powinna wrócić do szkoły macierzystej, móc integrować się ze swoimi rówieśnikami, bo to sprzyja zdrowiu psychicznemu, bo to sprzyja procesowi zdrowienia. Więc rozwiązaniem, jakie mieliśmy dla rodziców, to były warsztaty rodzicielskie, to były spotkania, które w ramach IPZ-ów, czyli indywidualnych programów zdrowienia, ustalaliśmy z rodzicami. I to było takie jasne pokazanie, proszę Państwa, jeżeli Państwo przyjdą na warsztaty, jeżeli Państwo się zaangażują, to ten proces zdrowienia będzie miał zupełnie inny wymiar. I tutaj pewna obligatoryjność tych warsztatów była dla rodziców bardzo korzystna i oni faktycznie, i pacjent na oddziale, i rodzic na warsztatach, zapraszany systematycznie co 3 tygodnie, był naprawdę takim połączeniem, które powodowało, że pacjenci wychodzili z ośrodka. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ chyba nie będę odkrywcza, jak powiem, że jest to pewnego rodzaju problem. Młodzież w którymś momencie, jak odzyskuje pewien poziom stabilizacji, równowagi i czuje się bezpiecznie, ona nie chce wychodzić z tych ośrodków. To jest jakby problem pacjenta, który chce zostać w opiece takiej ośrodkowej dłużej, a młody człowiek, no tak jak powiedziałam wcześniej, powinien wrócić, powinien się rehabilitować do tej funkcji ucznia czy rówieśnika. Stąd dla nas oczywiście to było gigantyczne uznanie, tak, wiecie Państwo, pacjent zadowolony, współpracuje, natomiast wiadomo jest, że pełen sukces w procesie zdrowienia jest wtedy, kiedy pacjent wraca do środowiska, pacjent młodzieżowy. Stąd myśmy też podjęli działania, które miały naszym pacjentom, którzy kończyli opiekę dzienną, pomóc zaadoptować się do sytuacji. Mieliśmy grupy popołudniowe, które były spotkaniami cotygodniowymi, które wspierały ten proces bycia poza ośrodkiem. Młodzież przychodziła na grupy takie terapeutyczne, spotykała swoich kolegów, mogła porozmawiać, podzielić się doświadczeniem. Było to bardzo, możliwość robienia takich grup wyraźnie pomagała nam wrócić młodych ludzi do środowiska macierzystego. To, co też wspierało samodzielność i możliwość utrzymania pacjentów poza ośrodkiem, to proszę uwierzyć, myśmy zrobili, to udało nam się jeden semestr w momencie, kiedy jeszcze mieliśmy finansowanie projektowe, ale myślę, że to jest niesamowicie fajna praktyka. Mieliśmy bardzo zaangażowany zespół terapeutów zajęciowych i pasjonata rowerów. I pan co tydzień zapraszał młodzież na to, żeby naprawiać, robić renowacje i tuning swoich rowerów. Naprawdę stworzyła się wokół tego bardzo fajna grupa młodzieży, która świetnie funkcjonowała, uczyła się, dostawała wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i wracała do swojego macierzystego środowiska. Także myślę sobie, że tutaj te wsparcie, oprócz tego, że tak jak Państwo wiedzą, oddział dzienny dostarcza oczywiście pełen zestaw wsparcia takiego psychologicznego, psychiatrycznego, psychoterapeutycznego. Mamy też pielęgniarkę. To te oddziaływania, o których Państwu powiedziałam, szkoła plus zajęcia dodatkowe i możliwość wrócenia do środowiska macierzystego młodzieży jest bardzo istotna w całym tym procesie. Także myślę, że taki pacjent młodzieżowy jest troszeczkę inny. My też tutaj, ja słucham z ogromnym zainteresowaniem informacji o asystentach zdrowienia. Tego nie mamy w reformie psychiatrii dzieci i młodzieży. Pytanie, jak powinno być, natomiast myślę, że to jest na pewno ciekawa opcja, ciekawa możliwość. Także bardzo dziękuję. Ja chciałbym może jeszcze wspomnieć, że, bo tak zapomniałem wspomnieć na początku, że sam przeszedłem swój własny kryzys psychiczny. Byłem też użytkownikiem różnych form wsparcia instytucjonalnego. Jestem też w trakcie kursu na asystenta zdrowienia i chciałem tak powiedzieć z perspektywy zarówno pracownika, gdzieś tam terapeuty czy asystenta, ale również z perspektywy osoby, która z tego systemu korzystała.
Więc ja współpracuję z Centrum Samopomocy w Gdyni, ale też kiedyś byłem klientem. U nas w Centrum Samopomocy działają trzy kluby właśnie samopomocy. Taki zespół doradztwa i poradnictwa, gdzie można skorzystać ze wsparcia doradcy społeczno-zawodowego, trenera pracy i psychologa. I właściwie z każdej z tych opcji też korzystałem. Cyklicznie też organizujemy takie wydarzenie jak Żywa Biblioteka. Polega to na tym, że osoby z różnymi doświadczeniami opowiadają o swojej historii. Jest to taka akcja przeciwstygmatyzacyjna, przeciw uprzedzeniom. Też u nas w Gdyni można skorzystać z usług asystenta osobistego, co jest taką środowiskowym gdzieś wsparciem. I też jestem takim asystentem. I myślę, że jest to bardzo fajna usługa i fajny odbiór jest też tej usługi. Wiem, że kiedy ja gdzieś chorowałem, potrzebowałem kogoś takiego, jakiegoś rodzaju właśnie asystenta, przyjaciela w zdrowieniu i wtedy akurat nie było takiej możliwości. Często osoby na przykład z fobią społeczną, czy ciężką depresją, czy zaburzeniami ogólnie lękowymi chcą wyjść z domu, a często nie mają jak nawet dotrzeć do tego lekarza, tak? Więc taki asystent jest bardzo ważny. Niestety, no z czym się borykamy, no, ta usługa przez różne obwarowania formalne i no nie jest do końca dostępna dla wszystkich. Niestety też jest ograniczona ilość miejsc, no i nie każdy może z niej skorzystać. Też nie ma ciągłości tej usługi. Co prawda no jest projekt ustawy asystenckiej, prezydencki projekt ustawy, no ale nie wiadomo też kiedy wejdzie. I to jest takie naprawdę utrudnienie, bo ktoś korzysta z takiej usługi i powiedzmy kilka miesięcy i nagle po prostu kończy się i ta osoba zostaje sama. Ja mam również też doświadczenie w pracy w mieszkaniach. Kiedyś to się nazywało mieszkania chronione, dzisiaj to się nazywa mieszkania wspomagane i mieszkania treningowe. Uważam, że takie miejsca są bardzo ważne, potrzebne. I w swojej idei takie mieszkania mają za zadanie wspierać osoby w kryzysach psychicznych, w prowadzeniu niezależnego życia oraz trenować umiejętności społeczne. Niestety też przez czy braki kadrowe, czy finansowanie często jest trudno udzielić realnie tego założonego wsparcia. Czyli mamy jakieś cele, mamy jakiś indywidualny plan wsparcia, no i nie zawsze jest on w stanie być zrealizowany. Chciałem też powiedzieć, że nawet jako pracownik, ale też jako osoba, która z tego korzystała, nadal się spotykam z uprzedzeniami, ze stygmatyzacją w ośrodkach jakiejś ochrony zdrowia. Też z tego, co wiem, nasze różne poradnie zdrowia psychicznego boją się przekształcić w takie centra zdrowia psychicznego. Jest to dla nich no coś nowego, tak, w ogóle asystent zdrowienia i tak dalej. No widać, że są przerażeni tym, że to może jakoś się zaszkodzić, tak, temu osadzonemu gdzieś systemowi, który już trwa lata.
Więc zarówno jako pracownik, jak i to, co słyszę od moich klientów, co gdzieś się dzieje w ochronie zdrowia, dla mnie to jest troszeczkę dramatyczne i naprawdę wiem, że tutaj dużo fajnych rzeczy się dzieje, no niestety u nas w Trójmieście nie do końca mamy dostęp do tego wszystkiego, jeszcze to się gdzieś rozwija. Próbujemy, robimy różne akcje, tak jak Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie, czy Róża od Świętego Walentego. No i co? I mam nadzieję, że to będzie tylko zmierzać w dobrą stronę. Bo ja też może powiem o swoim takim osobistym doświadczeniu, jak byłem klientem właśnie Centrum Samopomocy. Spotkałem się z taką otwartością, równością ze strony specjalistów i z taką partnerską relacją, tak, że nie ja jestem powiedzmy doradcą czy psychologiem i jestem wyżej nad tobą i wiem, co ty masz robić, tylko tak naprawdę ty jesteś ekspertem od swojego doświadczenia, od samego siebie, a ja ci mogę tylko pokazać drogi, w którą stronę możemy pójść, ale to ty wybierasz, też taka sprawczość. I to było takie jedno z nielicznych miejsc, gdzie powiedziałem, wow, kurczę, coś się zmienia, jeżeli chodzi o takie wsparcie instytucjonalne. Więc oby do przodu i oby w dobrą stronę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, ja może wstanę. Nazywam się Jarosław Wasiak. Wiem, że tam z tyłu słabo widać. A ja dosyć duży jestem z natury, więc może będzie lepiej trochę. Nie wiem, czy będzie lepiej słychać. Mam 10 minut, więc naprawdę niewiele. Chcę Państwu opowiedzieć o holistycznym systemie opieki psychiatrycznej, jaki tworzymy od 30 lat. Poza systemem Centrum Zdrowia Psychicznego, natomiast myślę, że w wielu aspektach komplementarny dla tego systemu. To, co mogę powiedzieć, że nasze działania opierają się na kilku ważnych takich kamieniach milowych. To jest interdyscyplinarność, czyli staramy się działać razem, różne profesje dla osiągnięcia efektu synergii, efektu takiej sprawczości. I nie ograniczamy się tutaj tylko do zawodów terapeutycznych, dlatego że jesteśmy organizacją, która w sumie zatrudnia 400 osób, w tym 200 osób to są osoby z zaburzeniami psychicznymi po przebytych kryzysach psychicznych, które pracują na bardzo różnych stanowiskach w zależności od ich faktycznych kompetencji, niedeklarowanych, niewyuczonych, nie takich, jaki mają papier, tak? Tylko faktycznych kompetencji zawodowych. Mamy w tym zakresie dwa zakłady aktywności zawodowej, ale też miejsca pracy chronionej i generalnie rzecz biorąc, zresztą aktywizacja zawodowa i to, co my robimy, to jest łączenie trzech obszarów działania, tak? Obszar ochrony zdrowia, obszar pomocy społecznej i obszar rynku pracy. Bo to są, w momencie, kiedy my to połączymy razem, tak, to mamy taki model naprawdę komplementarny. Nie koncentrujemy się na diagnozie tylko i leczeniu, ale też koncentrujemy się na innych sferach osób. Dlatego ja nie będę tu używał słowa pacjent. Będę tu używał słowa osoba, bo to osoby korzystają z tego wsparcia. I wiecie Państwo, no dla uporządkowania w służbie zdrowia mówi się pacjent, w pomocy społecznej, podopieczny klient, nie wiem, w projektach unijnych, beneficjent, chyba najgorsze z tych wszystkich określeń. Natomiast tak naprawdę mówimy o ludziach i mówimy o osobach, tak? I teraz ten system, który my tworzymy od 30 lat, jakby polega na tym, że dajemy możliwość, aby osoby korzystające, które wejdą w ten system w oparciu o własną decyzję,
podejmowały decyzje takie życiowe, z jakich form chcą skorzystać, bo wiedzą Państwo bardzo dobrze, że zaburzenia psychiczne mają taką specyfikę, że mają pewnego, oczywiście nie wszystkie, ale mają taką specyfikę, że no, cechują się pewnego rodzaju cyklicznością, cechują się tym, że potrzeby zmieniają się nie tylko z wiekiem, tak, z nabywaniem doświadczenia, ale również z fazą choroby, w jakiej się dana osoba znajduje. Dlatego my staramy się być responsywni i odpowiadać na właśnie te zgłaszane potrzeby. Dlaczego w naszym systemie jest zakład opiekuńczo-leczniczy, na przykład o profilu psychiatrycznym, który odpowiada na potrzeby osób, gdzie limit na przykład w szpitalu się skończył, tak? Te osoby, już powiem tak kolokwialnie, są na przykład niedoleczone, mają dyskomfort w powrocie, mogą podjąć próbę jakby przeczekania. Już w tym zakładzie opiekuńczo-leczniczym my podejmujemy działania takie, które mają na celu przygotowanie takiej osoby do samodzielnego funkcjonowania. Zatem oprócz standardowego leczenia, tak, realizowanego przez psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, terapeutów zajęciowych, mamy również doradców zawodowych. Tak? Mamy również na przykład stajnię hipoterapeutyczną, która jako pierwsza w Polsce zobaczyła, że tak powiem, fajną formę terapii dla osób chorujących na schizofrenię konkretnie, bo od tego zaczęliśmy. Teraz dla różnych grup osób ta terapia jest rozszerzana. Wreszcie jesteśmy zwolennikiem takiej koncepcji, że siłą każdego systemu jest różnorodność. Różnorodność daje szansę wyboru w zależności od potrzeb. I trzeba pamiętać, bo generalnie w mojej ocenie środowiskowe systemy opierają się w pewnym sensie na takiej koncepcji, inaczej, jakby to powiedzieć, bo mamy mało czasu, że to nie jest zawsze, to znaczy tak, zróżnicowanie daje możliwość wyboru, tak? Jeśli ktoś chce być mocno zaopiekowany, mieć podany posiłek,